61, tyle dni brakuje nam do pojawienia się nowej FIFA 21. Zapraszam do odcinka. EA Sports, it's in a game. Rozpoczynamy wielkie odliczanie do premiery gry FIFA 21. Czekamy na to co roku i trzeba powiedzieć, że twórcy gry nie mają łatwego zadania. Co roku wydać grę ulepszoną, z lepszą grywalnością, z nowymi funkcjami. Wiemy, że na to czekacie, więc w tym odcinku powiem Wam o 5 rzeczach, które zmienią się w FIFA 21, a w każdy kolejny piątek będziemy dla Was publikować nowe materiały. Będą rozmowy z mistrzami Ekstraklasa Games, pojedynki, quizy i dużo więcej. Czy wspominałem już o konkursach? Jeżeli nie, to wiedzcie, że będą, a nawet jeden na końcu tego odcinka. A teraz przechodzimy do szybkiego omówienia nowości. Wszystko można zamknąć w dwóch hasłach: kontrola i kreatywność. W nowej FIFA 21 dużo więcej będzie zależało od Ciebie, a o to chyba wszystkim chodzi. Mniej za Ciebie zrobi sztuczna inteligencja, więcej będzie zależało od Twojego poziomu, pomysłu, strategii. Chcesz dołączyć do elity? Będziesz musiał się postarać. W piłce nożnej ważną rolę odgrywają podania. W FIFA 21 te podania będą bardziej precyzyjne, więc to, co urodzi się w naszej głowie, będziemy mogli faktycznie zrealizować jeszcze lepiej, decydując o stylu, sile i kierunku podań, czyli więcej sterowania manualnego. W poprzedniej części dostaliśmy nowe sztuczki i driblingi oraz tryb Volta. To spodobało się fanom i będziemy mieć kontynuację FIFA 21. Agile Dribbling to nowy system driblowania FIFA 21. Jest on bardziej precyzyjny, uprzykrzy dużo bardziej życie naszym przeciwnikom i dużo trudniej będzie takiemu zawodnikowi, który opanuje to do perfekcji, odebrać piłkę. Wow, ależ on się rusza. Nie tylko bieg, ale szerzej, lepsze poruszanie się zawodników. W poprzednich edycjach silnik gry w dużej mierze decydował o ruchu piłkarzy. Teraz możemy przejąć kontrolę nad zawodnikami, także tymi bez piłki. Wychodzenie w uliczkę, lepsze wystawianie na klepkę, to będzie duża zmiana. Nie ustawisz już tak łatwo autobusu w swojej bramce. Przeciwnik dzięki agresywnym ruchom i grze ciałem łatwiej odbierze Ci futbolówkę. Możesz także wydawać szybkie i precyzyjne zalecenia taktyczne swojej drużynie. Na przykład chwilowy pressing. Czy kojarzycie, jak Lewandowski balansuje na granicy spalonego, czekając na najlepszy moment do otrzymania podania? W nowej FIFA zawodnicy będą się lepiej ustawiać, a ich zachowanie będzie wierniej odpowiadać ich indywidualnym talentom. Chciałbyś zagrać w FIFA 21 3 dni przed premierą? Wystarczy, że zakupisz w preorderze, klikając tutaj, wersję Ultimate, którą dostaniesz tylko i wyłącznie w Media Expert. Nie daje ona Tobie tylko i wyłącznie możliwości zagrania wcześniej niż inni, ale do tego dostaniesz bardzo, ale to bardzo dużo bonusów na start w różnych trybach gry. Mnóstwo bonusów, rozumiesz? Mnóstwo bonusów, paczki, paczki, wszystko. Gracze, wypożyczenie, super jest, genialne. Niebawem większy konkurs, ale zanim to, troszeczkę mniejszy dla naszych subskrybentów. Napisz w komentarzu, co chciałbyś zobaczyć jeszcze w FIFA 21. A skoro FIFA 21, to pamiętajcie, że co piątek pojawi się nowy odcinek właśnie z tą grą związany. Piątek? Jutro jest piątek, to zapraszam. Cześć! A, łapka w górę, napisz komentarz, nawet inny, czy fajnie, czy się podoba. Mi się podoba. Strzelamy brameczki. EA Sporty, to jest w grze.